Cześć, witajcie w ostatnim odcinku z LEGO Marvel Super Heroes 2. Kończymy sobie fabułę dzisiaj. No, chciałbym... Okej, gra mi nie pozwala, no to w takim razie lecimy do góry. Ja chciałem pojazdem. Kończymy fabułę. No i od jutra lub... No wydaje mi się, że od jutra. Powinien się już jutro pojawić pierwszy odcinek z LEGO Batman 3. Będzie krótsza seria. Ostatnio był Harry Potter 24-odcinkowy. Teraz LEGO Marvel Super Heroes 2 20-odcinkowy, a LEGO Batman 3 ma 15. Będzie odcinków. 15 poziomów. Nie tak szybko, Avengers! Sądziliście, że tak łatwo wam pójdzie? Ja sądziłem. Ten to ma ciekawą definicję łatwo. Co teraz? Zniszczyć ich! Chyba najpierw musimy się pozbyć tych. Czyli infiltracja przez eliminację. Życzą sobie prowokować mistrza sztuk mistycznych? Powodzenia więc! Dobra, pozbądźmy się wszystkich. Wie już co. Okej, trzecia. Okej, też tutaj. No, nie trafię w ten sposób. Okej, jednak trafiłem. Naprawdę. Wspaniale! Lecz jest ich jeszcze wręcz nadto. Kang przysyła posiłki. Może sobie przysłać ile zechce. Teraz na pewno nie ulegniemy. Okej, same się pokonały, tylko jedna jeszcze jest. Ciekawe, niedopracowane po prostu w grze to było. Tak mi się wydaje, że to tak nie miało być raczej. Nie ma im końca! Tak, no nie ma. W tej wieży kiedyś skończą się hangary. Zobaczymy, czy teraz też same się wyeliminują, czy nie. No tym razem nie. Będzie robota. Wow. Dobra, spokojnie. Okej, dwie poszły chyba. Tutaj trzecia. Nie, tak, dobra. Okej, pozostałe dwie też tutaj są. No i wszystkie. Czy to już wszystkie? Tak właśnie sądziłem, że wreszcie się skończą. Imponujący pokaz, Avengers. Śpieszcie. Niecierpliwie czekam, aż do mnie dołączycie. Okej. A więc jedna rzecz z głowy. Teraz przyda się dokładniej przyjrzeć Cytadeli. Te pootwierane wyloty. Hej, coś się chyba stało z barierą. Jeśli zniszczymy ich więcej, no może uda się przejść. No to szukamy. Tutaj jest. Ale nadal za mało. Gdzie teraz? Tutaj. Nadal za mało. Okej, no i powinno wystarczyć, co nie? Oczywiście, że nie.
gra jeszcze nie chce się z nami żegnać po prostu. To znaczy na pewno na zawsze się nie pożegnam z tą grą, bo pewnie kiedyś sobie albo będę odświeżał fabułę, albo przechodził na 100%, ale jeśli chodzi o nagrywanie, no to pewnie tyle. Ten wykrzyknik to w sumie dużo nie daje. Coś tam daje, ale okej, jest. No ile jeszcze? Miejmy nadzieję, że to będzie ostatni podstęp Kanga. W końcu otwarte. To lecimy na samą górę. Zacząć finałową misję. Teraz powinniśmy móc dotrzeć. Tu J. Jonah Jameson! J. Jonah Jameson. Słuchamy cię. Słuchamy cię po raz ostatni. Matka! Nie! Prababka wszystkich bitew! Kosztowało to wiele wysiłków, ale wreszcie Kang dostaje za swoje, gdyż bohaterski sojusz przeniósł front na jego podwórko. W końcu twierdził, że szuka godnych przeciwników, więc ich dostał. Nawet z nawiązką! Miejmy nadzieję, że szybko pójdzie i Manhattan wróci do normalności. A kiedy tak się stanie, biorę dzień urlopu. Co ja gadam? Dzień urlopu? Okej, może pół dnia. Dobra, po prostu pośpię z minutkę dłużej. Dawaj, nasi! Gdzie są wszyscy? Arogancja Kanga niezbyt mu się przysłużyła. Niech tak zostanie. Zachowajmy ciszę. Pomyślałem, że przyda wam się wsparcie. Ha? I znowu to samo. Okej, nie będzie tak łatwo, co? Dobra, znowu przeciwnicy. Mam nadzieję, że nie tak denerwujący jak w poprzedniej misji. Wydałbym się teraz super bohater. Ha! Cóż za pomysł, że ja miałbym ulec wam! Już po tobie, Kang! Teraz nic cię nie uratuje! Tak! Koniecznie trzeba przywrócić ład! No, założę się, że ktoś za to nieźle zapłaci. No proszę, mamy wyniki do zrobienia. Tutaj co jest? Okej, nic nie zrobimy. Dajmy jeszcze skarbów. Każda porażka jest szansą na naukę. Niech mi ktoś pomoże! Może i się uda, Stanley. Tutaj widziałem coś. Chodzi Doctor Strange. Widziałem coś ciekawego. Tutaj mógłbym jakoś... Pomocy! Już nie mówię. Więc podejrzewam, że już nie uratuję. Stanali. Chyba Star-Lord jednak najlepiej to niszczy wszystko. Jak
jakże ja ląduję w takich sytuacjach? Okej, aktywujemy tak. Teraz rzuć tutaj. Kapitanie. No właśnie. Pomóż mi tu. Możesz? Dobra, zmieńmy się w doktora. Okej, to już troszkę trudniejsze, muszę przyznać. Ale myślę, że na pewno. Tak. Dałem radę. To chyba nasza droga. Chodźmy! Tak! Lepiej śpieszmy. Moja magia wydaje się idealna na tę okazję. Okej, portal będzie. Wskakujemy w takim razie do portalu. Dajcie mi ten minikit, dziękuję. Interesujące. Ciekawe, czy znajdę o tym wzmiankę w Księdze Wishanki. Kapitan Marvel. Okej. Gotowe. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj wszystko jest w miarę ogarnięty. Ogarnięty teren. Czy nie? Dobra, w miarę ogarnięty. Tylko jeszcze ten poziom został. Idziemy na górę. O, nareszcie jesteście. Jakimż to zaszczytem musi być dla was ta audiencja.
Jeżeli jednak wciąż obstajecie przy tej walce, pozostaje mi tylko zrobić, co konieczne. Nadal jest czas, żeby przestać. Przywrócić wszystko na własne miejsce. Czas? Ha! Czas nigdy nie był mi przeszkodą, kapitanie. Lecz Ewan właśnie się kończy. Wielotowa moneta, okej. Okay. Tutaj pewnie ich troszkę będzie. Na pożegnanie. Gra nam daje monety. Tak mi się wydaje. Dawaj. O. No. To mi się podoba. Skończycie tak samo. Jak wszyscy inni. Niepokorni pseudo-herosi. Okej, troszkę mu odjęła. Troszkę mu odjęła. Już. Teraz będzie pewnie jakiś swoich kozaków przywoływał. No proszę, wszyscy będą. Gdzie ja jestem? A Karnum dalej goni tego goblina. Green Goblina. O rzecz, co to było? Ciekawe, to zrobione. Hybryda symbiontów, o której Spidey mi wspominał. Okej, jasne. Dobra. Chodź tu, Doctor Strange. Co tu możesz zrobić? Tak i tak. I tak. Ciekawe, czy znajdę o tym wzmiankę w księdze Liszaku. Dobra, teraz sobie polecę tam, gdzie... Chyba trzeba wziąć się do roboty. Biorę sobie monety. Dawaj. Miarę prawdziwego wyznawcy w ostatniej misji. Skończycie tak samo, jak wszyscy inni, niepokorni pseudo-herosi. Już to słyszałem, Kang. Okej, tutaj nic nie ma. Atakujemy go. Już prawie połowę zdrowia odjęliśmy. Dobra, Doctor Strange był gdzieś tutaj. Jest tu gdzieś. Gdzie jest Doctor Strange? O, tutaj jest. Dobra. Tutaj coś można zrobić. Jest może to zaczątek nowej serii magicznych badań. No i teraz zmieńmy się już w taką normalnie. Też jak ich strzelam, to troszkę monet wypada, no i z ogromnymi bonusami, więc być może uda się z tymi właśnie po troszkę zebrać. Powstrzymać mnie? Cóż za wymysły! No dobra. Co
zasłonił się znowu, możemy go znowu atakować. O, znowu na jakiś... Coś nam tutaj odkryje. To mój czas! Nie pojmujecie tego? Kolejni mini-bossowie. Próbować powstrzymać w całym tym czasie okay, już, przestrzeni. Już połowę życia odjęliśmy. Musiało boleć. Jeszcze raz albo dwa będzie się ochraniał, a potem kończymy go. O, mam ochotę powspominać. Co by tu przywołać? No ekstra. To się porobiło. Przyszedł znowu. Dobrze, Starlord. Tak, muszę go atakować właśnie. Atakować. Skończycie tak samo, jak wszyscy inni niepokorni pseudo-herosi. Już to słyszałem, Kang. Dobra, walczymy znowu. Znowu się osłania. Oko Agamotto najwyraźniej odpiera te chronoturbulencje. To ciekawe. O proszę. W tą stronę wypadł. O, dużo monet wypadło, ale minikit nie wypadł też. A, no właśnie. Być może to zaczątek nowej serii magicznej. No to w drugą stronę. Dostał, okej. Wygraliśmy! Ależ przeciwnie, doktorze. O, ledwie rozgrzewka. Kapitanie Ameryko. Tak, zaiste, godny z ciebie przeciwnik. Taka batalia wymaga zaś czegoś wyjątkowego, co ukaże... jej ogrom. Co się stało? Kang nasz podszedł. Każe mi walczyć z tym. No to nieźle. Porąbało go do reszty, nie? Odnowił sobie cały statek. Stawaj do walki! Albo twoja nędzna hałastra zasmakuje mojego ostrza! No dobra, skopmy mu te fioletowe gacie! Kapitan Marvel, damy Kangowi dokładnie to, o co prosi. A więc to nie koniec. Hej, Kang chyba nie myśli na poważnie, że podejmiesz wyzwanie. To coś na popsute. No, to lepiej sprawmy, żeby zadziałało. Za chwilkę sprawimy. Jak jeszcze? Jeszcze tutaj. Teraz
kryształowa moneta. Tak myślałem, że coś tutaj jeszcze jest. Czyli jednak zdobędę prawdziwego wyznawcę. Mam teraz swojej potęgi. Części, bo musimy jakoś to przesunąć. Ale no dobra, zrobiona droga, fajnie. Czujniki dostosowane, skanery ustawione, oczekiwanie na instrukcję. Inicjacja skanera. Nieautoryzowana próbka DNA. Kang najwyraźniej wymyślił, że to muszę być ja. Lepiej spróbuję. Jakże ja się będę bawił. Jesteś historią, kapitanie. Czemu wszyscy muszą mi to wypominać? Ale walka. Taki to jeszcze chyba nie miał. Nic nie powstrzyma mnie przed podbiciem świata. Zacnie, kapitanie. Świetny pięściarz, lecz taktyk dużo gorszy. Jak? Działaliśmy wspólnie, Kang. Dlatego wygraliśmy. I dlatego... Biedni głupcy. Naprawdę myślicie, że możecie wygrać? Po prostu przewinę linię czasu, wymazując to wasze tak zwane zwycięstwo. No i teraz... Ravonna. Och, dzięki gwiazdom. Szybko, Ravonno. Oddaj mi kryształ. Ravonno? Hej, krasawnico! Ty? Ty mnie zdradziłaś? Och, Kangu. Zdumiewające. Nie pozostawiłeś mi wyboru. Zaprzestań tych nonsensów. Dopiero opór tych dobrych, szlachetnych ludzi dał mi dość siły. Siły, no i przewidziałem. By oprzeć się własnemu ciemiężycielowi, swemu ukochanemu. Ravonno! Nie zniszczę cię! Ravonna, nie! Zamilknij! Ravonno, kochana, ja... I dlatego mój odwet będzie dla ciebie szansą na odkupienie, na wybór innej ścieżki. Kończy mi się cierp... Aha! Okej. Myślałem, że w troszkę inny sposób wygramy z nim, ale okej.
poza czasem, poziom ukończony. No więc gra skończona, przynajmniej w trybie fabularnym. Wiedziałem, że Ravonna go zdradzi pod sam koniec, bo jej się to nie podobało. Więc to akurat udało mi się przewidzieć, ale myślałem, że w troszkę inny sposób to okaże, tą zdradę właśnie. Okej, 6 minikitów. Znowu tak dużo zdobyliśmy. O, Kang. Nawet Kang jest. Kang odblokowany, ekstra. No ale jeszcze skończmy. A więc zniszczyłem drzwi i biegnę prosto na nich. Oni panikują, upuszczają swoje granaty, niszczą niechcący całą ścianę. Ach, też lubi niszczy. Ale mieli miny. Kolejnym razem musimy być gotowi. Ty sądzisz, że Midgardowi znowuż coś zagraża? Zawsze coś się znajdzie. I masz ich wszystkie płyty? Się wie, nawet ten biały album. Tak, piąty numer jest najlepszy. Czyli? Co teraz? Cóż, bez dowództwa Kanga pozostałe siły zła nie będą raczej dużym problemem. Macie moją wdzięczność, Herosi. Gdy tylko wszystko opanujecie, powinnam zdołać użyć kryształu, by przywrócić wasze krainy na ich właściwe miejsca. A co z Kangiem? Spoko. Ma dobrą opiekę. No i nie rzucaj, dopiero ją podgrzałem. Jam jest grud. Nie, nie jeszcze do... Will! To nie jest warte żadnych pieniędzy! Okej, będą napisy, więc pominę sobie je, żeby mi nie... filmu nie usunęli, bo mogą być jakaś melodia objęta prawami. Okej, czy gra nam sugeruje, że będzie LEGO Marvel Super Heroes 3 i zemsta Kanga? Nie wiadomo. Okej, bardzo chciałbym pominąć napisy, bo się troszkę boję. Dziękuję. Wow. Słyszycie to? Brak dźwięków laserów, wybuchów i walki z łotrami. Tak. Wreszcie spokój. Avengers, nareszcie. Potrzebujemy waszej pomocy. Ravonna? Co się dzieje? Mów mi, Terminatrix. Popełniliśmy straszliwy błąd. Dostrzegam rozwój rozpadliny chronalnej. Osiągamy horyzont zdarzeń. Staw Odon Kosmo! Wreszcie spokój. Okej, troszkę chaotycznie się to skończyło, nie wiem. Nie wiem, czy będzie następna część. Mam nadzieję, że będzie. Gra mi się bardzo podobała. Pierwsze dwie misje mnie troszkę zniechęciły, więc nie wiedziałem, że tak szybko uda mi się ukończyć grę. Dwa tygodnie mi zajęło, ale nie byłem przez te wszystkie dwa tygodnie w domu, więc troszkę nagrywałem. Tak, żeby mieć gotowe do wrzucenia. I naprawdę chciało mi się grać. I naprawdę byłem ciekawy, jak fabuła się potoczy. Misje bardzo mi się podobały, ale to już przywykłem do tych marvelowskich LEGO. Że to jest po prostu super rzecz. Marvel Super Heroes 1, Marvel Super Heroes 2 i Marvel's Avengers. Wszystkie zostały przeze mnie ukończone, oczywiście w trybie fabularnym. I wszystkie mi się bardzo podobały. Nie wiem, czy... Avengers myślę na drugim lub trzecim miejscu, ale Marvel Super Heroes 1 czy 2, nie wiem osobiście, które wolę. I to LEGO było super, więc polecam każdemu, kto lubi gry LEGO. Zdecydowanie polecam zakupić właśnie LEGO Marvel Super Heroes jako pierwszy, albo jedne z pierwszych. Dobra, chciałbym się zmienić jeszcze w Kanga na koniec. Dobra, widzę go. Teraz dopiero tak. Ukażę swą wspaniałość. Okej, okay, no spoko. No i myślę, że zakończę w tym momencie już serię. Myślę, że to już jest dobry moment. Troszkę monet pozbierałem, więc pewnie jakieś postacie sobie kupię jeszcze poza nagraniem, ale
jak będę sobie kiedyś przechodził na 100%, to będzie już troszkę gotowe. Mam nadzieję, że seria się wam podobała, że bawiliście się równie fajnie jak ja, oglądając ją, a tak samo ja, grając w nią. No ja się bardzo dobrze bawiłem, mam nadzieję, że wy oglądając też. No i zapraszam do LEGO Batmana 3, który już niedługo pojawi się na kanale. Więc jak na razie żegnam się z wami, do zobaczenia, no i cześć.